Od kilku tygodni oczy całego świata zwrócone są w stronę Afganistanu. 15 sierpnia talibowie przejęli Kabul. Na kontrolowanych przez siebie terenach wprowadzają surowe prawo, oparte na najbardziej rygorystycznych zasadach szariatu. Afgańczycy w obawie przed rządami talibów chcą migrować do Europy. Migracja ta wzbudza jednak wiele kontrowersji. Trudną sytuację Afgańczyków do politycznej walki wykorzystują też inne kraje, takie jak Rosja czy Białoruś. Prowokacje Aleksandra Łukaszenki sięgają również naszej polsko-białoruskiej granicy. Czy polski rząd powinien zezwolić na wpuszczanie nielegalnych migrantów bez jakichkolwiek dokumentów? Zapraszam na program Na Pomoc. Kilka lat temu Europa zmagała się z kryzysem migracyjnym. Wówczas dochodziło do wielu tragicznych wydarzeń. Wśród nielegalnych migrantów byli terroryści zagrażający bezpieczeństwu Europejczyków. Liczne zamachy i inne niebezpieczne sytuacje doprowadziły do wielu ludzkich tragedii. W końcu Europa powiedziała dość. Pan Schulz groził użyciem siły i zapowiadał walkę przy użyciu siły z krajami Unii Europejskiej, które mają inne zdanie niż Niemcy i Komisja Europejska w sprawie wpuszczenia na teren krajów Unii Europejskiej setek tysięcy imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej. Unia Europejska jest międzynarodową organizacją, która zrzesza państwa suwerenne na zasadzie dobrowolności, które dyskutują demokratycznie i mają prawo mieć różne zdanie w istotnych sprawach związanych z bezpieczeństwem swoich obywateli niż pan Schulz, niż szef Komisji Europejskiej, czy też niż wiodące w Unii Europejskiej państwa na czele z Niemcami. Powołujecie się na te zdjęcia biednych dzieci, które przez to mogą gdzieś utonąć, to dlaczego takich zdjęć nie pokazujecie? Dziesięciolatka, islamisty, który podrzyna gardło, to też jest dziecko. Takich chcecie tu nam sprowadzić? Takie dzieci tu chcecie do nas sprowadzić? Nie można ulegać szantażowi państw zachodnich, które rzeczywiście same, destabilizując sytuację na Bliskim Wschodzie, w sposób nieumiejętny prowadząc politykę zagraniczną w takich obszarach jak Syria, w takich obszarach jak Irak, Iran, jak Tunezja, doprowadziły dzisiaj do tej potężnej fali, która nie jest jakimś spontanicznym ruchem uchodźców. 75% tych rzekomych uchodźców to są silni mężczyźni, którzy przyjeżdżają tu robić dżihad, tu w Europie. Dzisiaj Europa staje przed tą samą trudną decyzją – bezpieczeństwo Europejczyków czy pomoc Afgańczykom. Ale sami obywatele Europy, jak pokazują wszelkie badania, są już zdecydowanie ostrożniejsi. Polacy niemal porówno podzielili się w ocenach reakcji rządu na sytuację na granicy z Białorusią. Z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie DGB i RMF FM wynika, że 45% z nas popiera jego politykę, a 42% jest przeciwna. Jesteśmy zamknięci na imigrantów. Blisko 55% uważa, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców i imigrantów. Wynika z najnowszego sondażu Ibris dla wydarzeń. Bardziej radykalni w poglądach na ten temat są mężczyźni. Blisko 62% badanych, mieszkańcy wsi i osoby z niższym wykształceniem. Czy przyjmować nielegalnych uchodźców bez dokumentów? Z tym pytaniem od kilku tygodni mierzy się również Polska. Od kilku tygodni na granicy polsko-białoruskiej przybywa około 30 nielegalnych migrantów.
Od kilku tygodni Aleksander Łukaszenka buduje narrację, że to polski rząd nie chce przyjąć ludzi, którzy potrzebują pomocy. Polski rząd odpowiada: chcemy pomagać, ale przede wszystkim musimy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Każdy, kto się zajmuje polityką bezpieczeństwa i rozpatruje różnego rodzaju scenariusze działań hybrydowych, jakby w sposób oczywisty wie, że tym narzędziem hybrydowym mogą być również migranci. To nie jest pierwsza historia. Znaczy, zdarzało się wielokrotnie tak, że państwa niedemokratyczne próbowały destabilizować granice państw demokratycznych właśnie poprzez wysyłanie migrantów. I dziwię się, że część polskiej opozycji, część komentatorów jakby nie ma tej podstawowej wiedzy, że ludzie też mogą być narzędziem bezwiednym. Znaczy, wcale ci migranci nie muszą wiedzieć, że są tym narzędziem, ale udając się na Białoruś, musieli mieć świadomość, do jakiego kraju jadą, że to nie jest, do samolotu, że to nie jest Berlin ani Paryż, z Irbilu, prawda? Albo Bagdadu do Mińska, no i myślę, że spojrzeli na mapę, no bo jeżeli byli w stanie kupić bilet, mieć paszport, no to powinni również w telefonie mieć mapę, no gdzie tak, jadą. Ale ja mam mniejsze oczekiwania wobec tych ludzi, większe oczekiwania wobec polskich parlamentarzystów z opozycji, wobec polskich komentatorów i analityków, bo oni powinni rozumieć lepiej interes Rzeczypospolitej i lepiej sytuację bezpieczeństwa na wschodniej granicy, z jakim aktorem wrogim tak naprawdę mamy tam do czynienia. Zwracam uwagę, że nasza granica z Białorusią jest również granicą wschodnią Unii Europejskiej. I po zakończonym posiedzeniu wydano wspólny, zgodny komunikat, że najważniejszą kwestią jest zapewnienie szczelności zewnętrznych granic Unii Europejskiej. I musimy podejmować wszelkie działania, które nie spowodują lawiny niekontrolowanej migracji, takiej jak ta, która była w roku 2015. Pod polsko-białoruską granicę przez oddziały Łukaszenki regularnie dowożeni są nielegalni migranci. Manipulowani obywatele Afganistanu, Syrii, Iraku i Somalii są wykorzystywani do politycznej gry białoruskich służb i Władimira Putina. Polski rząd zmuszony był do zaostrzenia kontroli na polskiej granicy. Te zasieki, które zostały ułożone na odcinku około 100 km, ponad 100 km, no były jakby wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Straży Granicznej, aby uszczelnić granice. Kolejnym krokiem było również wyrażenie zgody na użycie wojska do wzmocnienia ochrony granicy, co też się stało i od blisko 2 tygodni żołnierze Wojska Polskiego są obecni na granicy i wspierają działania Straży Granicznej. Do narracji, jakoby polski rząd nie chciał pomagać potrzebującym, dołączyli politycy opozycji oraz jej aktywiści. Wśród nich działacze Strajku Kobiet, Komitetu Obrony Demokracji oraz Obywateli RP. Kilka dni temu lider Fundacji Otwarty Dialog, Bartosz Kramek i jego działacze próbowali zniszczyć zasieki z drutu kolczastego ułożone na granicy Polski z Białorusią. Przypomnijmy, że na łamach Gazety Polskiej i portalu niezależna.pl Wojciech Mucha opisał związek Fundacji Otwarty Dialog z proputinowskimi oligarchami. Według raportu darczyńcami fundacji są przedsiębiorcy związani z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Górę wziął prymat dobra wspólnego nad politycznymi zyskami antypolskiej, można by powiedzieć, opozycji. Ja mówię o tej części opozycji, która postawiła sobie za cel za wszelką cenę szkodzić Polsce, a to opowiadanie się, gdyby do tego doszło, że instytucje unijne w tym sporze, jeśli chodzi o sposób reagowania na sytuację kryzysową,
sobą na granicy polsko-białoruskiej. Gdyby instytucje unijne wzięły stronę totalnej opozycji, de facto szkodziłyby Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że kryzys 2015 roku przyniósł również kryzys bezpieczeństwa. Liczne zamachy, w których zginęły setki Europejczyków. Tego tak naprawdę dziś Unia Europejska się boi, mając pełną świadomość, że reżim Putina i Łukaszenki testuje nowy kanał przerzutu migrantów z całego świata do Unii Europejskiej po to, by zdestabilizować sytuację. Do tej walki politycznej wplata się również takie pojęcia jak humanitaryzm czy katolicyzm, a przy okazji obraża się też pracowników Polskiej Straży Granicznej. Patrzę też z niepokojem na tą arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. To nie są ludzkie zachowania, trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie. Myślę, że wystarczyłoby pokazać twarz i po prostu się wylegitymować i powiedzieć, jak się nazywa żołnierz, strażnik czy policjant i przekazać swoją funkcję. Tego nawet nie można się dowiedzieć od tych ludzi, którzy tam strzegą dostępu do tych kilkudziesięciu imigrantów. Bez wątpienia słowa, które są skandaliczne, haniebne, które absolutnie nie powinny paść w przestrzeni publicznej. Padły w jednej ze stacji komercyjnych najwyraźniej. Jaka stacja, jacy goście, takie również i wypowiedzi. Frasyniuk absolutnie przeszedł pewną granicę, która nie powinna być przekroczona. No nie wolno lżyć, nie wolno obrażać żołnierzy za ich służbę, za ich wierność ojczyźnie i wierność przysiędze wojskowej. Bo proszę pamiętać o tym, że żołnierze, którzy dziś stoją na granicy, wspierają Straż Graniczną, bo taka jest dziś potrzeba naszej ojczyzny, bo dziś te działania ręka w rękę ze Strażą Graniczną są podejmowane, aby powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów na teren Rzeczypospolitej. Mało tego, aby zabezpieczyć Polsce i Polakom bezpieczeństwo. W Polsce obowiązują jasne i proste zasady dotyczące migracji. Mają one zapewnić porządek, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. W każdym państwie obowiązują podstawy prawne, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Takie zasady legalnej migracji to podstawa bezpiecznego państwa, mówią eksperci. Niektóre z osób posiadają dokumenty, niektóre nie posiadają. Natomiast procedura, jeżeli chodzi o ustalenie wieku obywatelstwa, jest dość czasochłonna. Osoby nie zawsze podają prawdziwe dane. Czyli przede wszystkim zatrzymane osoby trafiają do placówki, na której terenie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy. Tam wykonywana jest kontrola sanitarna, czyli testy na COVID. Jeżeli osoby potrzebują opieki medycznej, taka opieka też tym osobom jest udzielana. Potem wykonywane są czynności związane z ustaleniem wieku, tożsamości i cała ta procedura właśnie z określająca, czy dana osoba nie zagraża bezpieczeństwu naszego państwa. Potem decyzją sądu osoby takie zostają umieszczone w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie oczekują na dalsze procedury, czy to związane z ochroną międzynarodową, czy też z wróceniem do kraju pochodzenia. Po tamtej stronie granicy, po stronie białoruskiej, znajduje się grupa około 24 osób.
te osoby, nie jesteśmy w stanie dokładnie ich policzyć, natomiast tak mniej więcej około 24. Natomiast zwracaliśmy się do strony białoruskiej już 3-krotnie z prośbą o rozwiązanie tej sytuacji, pomoc tym osobom. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że taka pomoc zostanie im udzielona. Wiemy też, widzimy to, że osoby te dostają pożywienie, ciepłe posiłki jedzą, mają wodę do picia, wodę do mycia się. Trzeba pamiętać o tym, że podstawowym zadaniem Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. My stoimy na straży tej granicy i ochraniamy ją, pilnujemy, żeby nie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy w miejscu niedozwolonym. Granice naszego państwa można przekraczać jedynie w przejściach granicznych. W podlaskim oddziale w tej chwili funkcjonują 2 takie przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach, natomiast przekraczanie granicy w miejscach niedozwolonych na tak zwanej zielonej granicy jest absolutnie zabronione. W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej. Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie rozporządzenia. Pamiętajmy, skoro mamy być państwem prawa, to my sami musimy też dbać o to, by inni stosowali się do zasad przyjętych w naszym polskim prawie. Do zobaczenia, dobrego wieczoru.